Krolla co prawda w nowym Ninjago za długo nie widzimy, jednak jaką będzie miał rolę, jakie jest jego zadanie, co twórcy planują dla tej postaci i w jaki sposób jest to powiązane z umarłymi? Dzisiaj się tego wszystkiego dowiecie. Pierwszy raz Krolla spotykamy pod koniec odcinka 15, kiedy to w swojej kamiennej nowej formie walczy z Nio i Sorą, ponieważ nie wie, kim oni tak naprawdę są, po prostu jeszcze nie wie, że to jego przyjaciele, no i chce ochronić taką grupkę dzieciaków, którą się opiekuje. W następnych odcinkach bardziej poznajemy jego historię, jak się okazuje trafił on do Krainy Rzeczy Zagubionych, gdzie co jakiś czas słyszy głos Mistrza Wu. Mistrza Wu, który każe mu za nim iść. Co więcej, odczuwa on, że coś jest nie tak z ziemią, że ziemia płacze. Słyszy tysiące krzyków, jakby tysiące dusz wołało do niego spod ziemi i jest to naprawdę bardzo ważny wątek. Niedawno Doc Wyatt wspomniał o tym, że w przyszłości dowiemy się, jak teraz działa śmierć w Ninjago. W końcu Kraina Umarłych połączyła się z Ninjago tak samo jak wszystkie pozostałe i niedługo się tego dowiemy. Moim zdaniem Krolla jest tą osobą, która to właśnie odkryje. Według mnie to wołanie, płakanie spod ziemi to po prostu te wszystkie umarłe dusze. Moim zdaniem istnieje jakiś podziemny świat, który Krolla po prostu odkryje z pomocą właśnie Mistrza Wu. Oczywiście to nie jest potwierdzone i wcale tak nie musi być. Równie dobrze może to być jakaś losowa, randomowa rzecz, to wołanie spod ziemi. Jednak patrząc na wszystkie informacje, nie tylko te z serialu, ale także od twórców, to ta moja teoria wydaje się być naprawdę całkiem prawdopodobna. Kto wie, może Krolla nawet spotka się z tymi wszystkimi umarłymi. Jestem wręcz przekonany, że to płakanie to jest ściśle powiązane właśnie z tymi umarłymi duszami. W końcu, czym innym może to być? Dlaczego akurat Krolla jest tą osobą, która musi to odkryć? Dlaczego Mistrz Wu wybrał akurat jego? Być może dlatego, że jest on mistrzem ziemi i ta umiejętność niezwykle się tam przyda, ale tego dowiemy się już w następnym sezonie, czyli całkiem niedługo, bo na początku przyszłego roku. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!